ziomuś, jakby był twoim ziomem, to w tym momencie przybijałbym ci ksywę ptaku. Bo się zesrałeś, kurwa. Ptaku! O kurwa, ale bici gwieza. Ema! Nie najgorsza ta nutka. Jak się dzisiaj macie, moi drodzy? Jak się dzisiaj czujecie? To dzisiaj melanż pewnie macie. Jakieś imprezowe życie, kurwa, młodzi jesteście. Wakacje, to na pewno wychodzicie ze znajomymi, co nie? Ej, dobra widzowie, mam pomysł. Chcecie zrobić ze mną, kurwa, bazarek? I pomożecie mi w wycenie. Taka koszulka jest. Rozmiar LK. 30 funtów kosztowała. Stówka świeżutka, nawet nie zakładana. No jak ktoś da 9 dych, to pewnie sprzedam, ale zobaczymy. Koszulka Hugo Bossa. Używana, co prawda, używana. Rozmiar również LK. Połowa Bossa została i za mały napis. No nie no, no zobaczcie. Taka koszulka. No, założona parę razy dosłownie, parę razy. Welurowe literki. Ja rozumiem, że nikt z was by tego nie kupił i powiem wam tak, ja nie wiem dlaczego ja kupiłem tę koszulkę. 7 dyszek? Lecimy dalej z bazarku. Spodnie Nike'a. Jumpmany, tak? Jumpman. Osrane. Jordan. Rozmiar L. Moi drodzy, to ile? To 6 dyszek? Sprzedałbyś te ciuchy gejowi? No pewnie, że tak. Policjantowi bym sprzedał. Na TikToku policjantowi bym te ciuchy sprzedał, nie? Ja pierdolę, mi wstyd pokazywać, że ja mam takie ciuchy. Możecie nic nie słyszeć, bo... Bo ktoś ogłuch, kurwa. Rozmiar L. To już jest long sleeve. Dobra, to no to 7 dyszek, nie? Uwaga, bo teraz jest petarda. Teraz jest petarda. Nike Swoosh. Wiatróweczka. Ona nie ma zamka jako tako. Ona jest zakładana przez głowę. To jest akurat XL-ka. Taka wiatróweczka na jesień, kurwa, muala. Na Sizerze. 0 zł na Sizerze? Z darmo? Co tu chodzi? No to nic, no to za darmo. To jest z legendarnego zdjęcia bluza. W sensie ta kurteczka. Ja teraz? Torebeczki Ego, część druga. Te torebeczki już mieliśmy, nie raz. Bardzo przyjemnie. Dobra, 160. Teraz otwieramy pudełko Pandory, tak? Uwaga! Co my tu mamy? No po prostu, kurwa, nie uwierzycie. Hugo Boss! Nie byle jaki, zaczynamy kącik dla szczupłych. Moi drodzy, Slim Fit 3XL. Tak, taka bluza jest. Taka jest bluza. Czyli oddać to, tak? No, oddam. To ta leci do oddania. Spodenki z Nike'a, które są za duże, to też oddam, bo to nawet nie wiem czyje i nikt się do tego nie przyznaje. Uwaga! Limitowana bluza z Nike'a. Żółta, to jest bluza po kuzynie. Ona ma 25 lat, kurwa, może 30. Także na pewno takiej nie kupicie w sklepie. Z boku macie nawet ściągacze tutaj, widzicie? Przechodzi pasek ściągaczy, całkowicie inny szef. Rozmiar to jest L-ka. Za 250-200 pójdzie, bo to vintage najeczka? Możecie sobie to kurwa posprawdzać. Kochana, czy się rozciąga? Myszeczko, tak, tutaj jest rozciągliwa. Tutaj, wszędzie gdzie ma ściągacze, się rozciąga. Polecam. Czy ten ściągacz pomoże na egzaminie? Nie do końca. No dobra, chuje, wystawimy ją i zobaczymy. Pytanie do was, co byście chcieli zobaczyć? Koszulkę czy spodnie? nie można chuja. Koszulkę chuja. Okej. Okay. Koszuleczkę. Jest to koszuleczka polo, cienka polóweczka. Co? 3 dyszki, co? Bez kurwa, bez pierdolenia większego. Tym razem spodnie. Takie spodnie, zobaczcie. Oczywiście są to najeczki w rozmiarze L. Standard fit. Ważna rzecz. Zapinane kieszenie. Możesz przez fawelę, kurwa, chodzić bez strachu. Kochana, zarezerwujesz mi słońce nie mogę, nie ma rezerwacji. Chyba, że dasz donate'a 50 zł, wtedy tak, te spodnie będą dla ciebie zarezerwowane.
Zobaczcie, 200 zł. No to co? 8 dyszek, bardzo mało zakładane były te. 110? Dobrze, wystawimy za 110, zobaczymy. Czy będę nosił bez majtek przed wysyłką? Na życzenie klienta. Oho, oho! Zwykła bluza z Zary? No to się sprzedawać nie opłaca, to to kurwa oddam. Natalia! Chcesz bluzę taką? No to masz. Dobra, oddane dla biednych. Spodnie z Adidasa, dobra, to do kontenera. Uwaga, uwaga! Nike! Kolejne Nike! Nike Swoosh! Czyli co, stówka? Kochana, można wybaczyć, jak wygląda na człowieku. Zobacz, zobaczcie. Co sądzicie? Tu, proszę bardzo. Kieszonki, pyk, pyk. Ale ja wielkie dupsko, bo ja mam grube spodenki jeszcze na sobie. Moi drodzy. Ulubieństwo drillowców. Nike Tech Fleece. Nike Tech Fleece. Rozmiar to jest chyba S. Tak, moi drodzy, to jest rozmiar S. Załóż. No chuj, nie ma problemu. Proszę bardzo. No, pyk. Rozciągliwe jeszcze. Myszeczko, czy ta ubranka jest dobre na schodki WWA? Myszeczko, świetne. No dobra, to wystawimy 200-250. 230 lepiej wygląda, aby. Dobrze, 200-225. I uwaga, uwaga. Nike! Potrójne Nike! Potrójne! I tutaj z tyłu podwójne. Rozmiar emeczka. Emeczka, ale uciągnę się kurwa na XL-kę. Ale! Bluza do kompletu! Tak? Powiem więcej. Byłem w tym na Cage of Fame MMA. Bluza, rozmiar L. Aczkolwiek naprawdę te spodnie na XL-kę i się uciągną. 200... Faktycznie, kurwa, no 250 dam. Dawno nie było. Spodnie, Hugo Boss. Hugo Boss, zobaczcie, Hugo Boss. Dokładnie, tak, mamy to. Bardzo fajny materiał, gruby. Naprawdę na zimę. Rozmiar XL. Ja te spodnie kupiłem, nie pamiętam za ile, ale coś między 500 do 700 zł. Nie oceniajcie mnie, naprawdę, to było dawno. Byłem trochę pierdolnięty. No co, 250 kurwa wystawię te spodnie. No to moi drodzy, secik z Nike'a. Chyba każdy go kiedyś widział. Chociażby u Lukiego, zobaczcie. Tak jest. Oczywiście nie zabraknie bluzy do tego. Spodnie to rozmiar L. Bluza też L-ka. Co kurwa? 230? 300? To jest droższe? Nike Air pomarańczowa. Klasyczek M-ka. Za stówkę chyba, nie? Nie? Hugo! Hugo, moi drodzy! A jakbyś dla was to było za mało, to tutaj jest taki, kurwa. Nie? To jest XL. Dasz 150? Serio, Krejno? Jak dasz stówę, to 150, to spoko. Od razu 200? Kurwa, ale furorę zrobiła ta bluza. I teraz coś nowego. Coś, czego jeszcze nie było. Czempion, widzowie. 3 M-y, P-y i O-my. Przebarwiony materiał jest, tylko nie wiem czym. No nie, no takiego czegoś to nie będę sprzedawał, kurwa. No to do kontenera albo dla biednych. Teraz mam całkiem fajny produkt. Taka szarawa bluza, bardzo fajny materiał. Ściągacy po bokach. Rozmiar emeczka. DC Apparel Division. Stówka i biorę? Dobra. Teraz uważajcie. Prawdziwy banger. Hugo Boss. Uwaga. Uwaga. Kurteczka, zobacz jak ścięta. Taka bardzo, taka szmaciana. Z metką. Rozmiar XL. Podaję cenę. 845 zł. Myślę, że każdy widzi. Kurwa, ja to nawet nie wiem, czy za 6 stówek nie wystawić. Naprawdę świeże. Nawet tego kurwa nie założyłem, nie? Moi drodzy, kurwa. Nie ma więcej. Nie ma więcej. W sensie jest, ale nie wiem gdzie.
Ty, no mam buty do sprzedania, co je raz w życiu założyłem. Bez kitu. Dajcie mi momencik. Uwaga, uwaga. Buciki, buciki. Mamy. Zoom Air. No mówię, niezakładane, może ze dwa żwirki ma tutaj, nie? 42,5. Jaka mała syra? Ja mam 41. Za ile ta... Ty, nie wiem w sumie ile za te buty. One nawet ani jednego zgięcia nie mają. Za 350 jestem w stanie normalnie zapodać, nie? Niestety muszę przyznać, że bazar na dzisiaj zamykamy. Pokaż mi Skyena. Co tu ale się dzieje? Tego... I powiem wam, że próbowałem nagrywać odcinki z CS-a, jest problem. Po tych pobytach w szpitalu mój czas reakcji jest gorszy. Mój refleks spadł, nie jestem już w stanie trafiać w postaci, które widzę na ekranie. Mam problemy z koncentracją i pamięcią. Jest naprawdę źle. I nie wiem, czy będę w stanie nagrywać dla was CS-a. Bardzo was za to przepraszam. Dużo to smutne osób myśli, do czego on się nadaje ja w takim razie teraz? Bo dużo takich TikToków czasami widzę, jak ludzie próbują motywować osoby, które mają jakieś problemy, że idź na siłownię, biegaj, weź się w garść, na co czekasz, życie masz tylko jedno. Ale jak ktoś nie ma siły, źle się czuje, wszystko go boli, to jak ta osoba ma pójść na siłownię? Proszę was, darujcie sobie takie komentarze typu idź pobiegaj, idź na siłownię. Co zrobić, jak zaprosiłem byłą na 18 i się pyta, czy może wziąć chłopaka? Zaprosiłeś byłą na 18? Jaki debil. Ale słuchaj, jest jeszcze wyjście z tej sytuacji. Powiedz, że tak, może wziąć chłopaka. Wtedy zamów se kurwę, najlepszą w mieście kurwę se zamów. Najlepszą. Ale taką w twoim wieku, nie? Dajesz iść za noc, bierzesz tę kurwę normalnie i kurwa stajesz na stół i liżesz ją, nie? Przelizujesz tę kurwę na stole. Żeby ona widziała, nie? Żeby ona widziała, że znalazłeś się kurwa lepszą. A co jak ten chłopak też swoją zacznie lizać? No jakie to ma znaczenie, jak jego będzie kurwa gorsza? Płacić ponad kafla, żeby przylizać kurwę? Stary, tu nie chodzi o to, żeby przylizać kurwę. Tylko, wiesz, chodzi o sytuację. Albo podejść do chłopaka twojej byłej i powiedz mu tak. Ty wiesz, że ona mi parę ciągnęła też, nie? Na przykład, weź mu tak nagadaj. Kurwa się obrzydzi, nie? To taki krótki film, w którym chciałem powiedzieć, dlaczego nie ma filmów z CS-a. Próbowałem. To tyle chciałem powiedzieć. Przepraszam. Chyba nie będzie filmów z CS-a. Nie jestem w stanie. Pikole, jak teraz w gierki pograć? Jak... Może powinien grać w gry RPG jakieś, które nie wymagają refleksu dużego. Skyen, nie oszukujmy się, nikt cię nie oglądał dla skilla w CS-ie, haha. Albo powinien grać w Hearthstone'a bez kitu. Co? Robalini? Robalini się bije? Nie mogę! Ja fiole, to jest prawdziwe! Robalini! Nie mogę w to uwierzyć! To za miesiąc już! Petarda, czekałem na to! Z Rafoniksem? Nie no, to chyba od razu by zestawienie pokazali. Sprawdź to wokół kocika, newsy. Czyli... Mega kocik samolocik? Doktor Disrespect zbanowany za pedofilię? Od początku wszystko zaczyna się w Szczecinie, skąd pochodzi kryształowy olejnik, który zapoznał Arkadiusza Zgorzelskiego z tym całym uniwersum Krużwila. Kociek ogarniał im drogie rzeczy na te odcinki, czyli na przykład samochody, w Łodzi z jakąś 03? Albo po prostu występował jako ojciec Krużwila. Z tego co mówił, to mieli pełną świadomość, że oglądają ich dzieci, chyba ale szuka takich, na przykład takich dead issues, nie? Scen z udziałem kocika. W tej sytuacji też ciężko jest winić chyba samego kocika, ale też reżyserów, którzy za tym stali. Arkadiusz Zgorzelski pojawił się w uniwersum Krużwila tylko przez swoją zamożność i zasoby i w wywiadzie u Winiego pochwalił się, jak tak naprawdę się wzbogacił. W latach 90. sprzedawał nielegalne kopie filmów. No bo nie było filmów takich oryginalnych, no to na przykład Rambo, to na przykład kopiowali tego Rambo i Rambo mi schodziło na przykład 100 sztuk dziennie, także kręciłem na tym niezłe lody. Potem handlował samochodami, ciężarówkami. Aha. Z tego rynku przeskoczyłem na handel samochodami. Następna to miałem już później transport i spedycję. I handlowałem Przerzuciłem się na ciężarów. A teraz jest deweloperem, a wcześniej zajmowali się tym jego rodzice. W KRS widzimy, że według jego sprawozdań często spółki są na minus albo na zero, wiadomo jak jest, a niektóre zamykają się na przykład na 3-milionowym zysku. Więc gość jest zamożny i dzięki temu może spełniać swoje pasje, czyli... Klasyczne spółki, praktycznie na zero, żeby podatku nie płacić. Poza tym Vini, który prowadził z nim wywiad, zrobił tak fatalną robotę, dając mu mówić te wszystkie p***ne rzeczy i w ogóle... Zawinić to się z tego śmiał, kurwa, w ogóle, zamiast na niego patrzeć jak na pojeba.
Lego nie konfrontował. Chociaż pewnie nie chciał, żeby jego bogaty kumpel, którego zna od wielu lat, się obraził. Wracając do jego wywiadów, których udzielił od groma, to szczególnie jeden zapalił u mnie czerwoną lampkę, bo gość stwierdził, że narzuca i kontroluje swoje partnerki pod względem jedzenia. Ja mam, jak mam dziewczynę, to zawsze jej, jakby to powiedzieć, narzucam, żeby mało jadła. Autentycznie. Ale ja bardzo dużo jem. Poważnie. No to bym cię kontrolował. Na drugim wywiadzie w dość ekstremistyczny sposób podzielił się swoimi preferencjami. Jaki jest najgorszy typ dziewczyny na randkę? Jest roszczeniowa. Nienawidzę takich szkół. No jeszcze gorzej, jak są brzydkie, kurwa, albo grube, nie? No sorry, może się wkurwią. Grube, brzydkie i roszczeniowe to nie dla mnie. Ale gruba to od jakiej wagi się zaczyna? No, z 60 kilo to już jest gruba. Trzeba Ja p***le, a powinienem dać dupy mego kocikowi, nie? On by mi dawkował jedzenie i bym nie był gruby nigdy. Żeby króla kocika zadowolić, takie coś z łatwością może wprowadzić partnerkę w poważne zaburzenie odżywiania. Jego aktualna partnerka nazywa się Karolina i według informacji moich widzów, którzy chodzili z nią do tego samego... Ja p***, to wszyscy jest dziecko. ...liceum w Łodzi. Jest ona z 2003 roku. Ja p***. Co ona ma w bani, nie? Że ona się wiąże z takim waziomkiem. Ona ma albo jakieś faktycznie daddy issues, ale takie kurwa mocarne, nie? Rozumiecie? To takie kurwa mocarne musi być. Ale suchnie. Ona dostała od niego Porsche? No dobra, ale myślicie, że ona dostała od niego Porsche i to Porsche jest jej? Czy to Porsche jest kurwa dla niej, dopóki z nim będzie? Jesteś pełnoletny. Czy tobie nie przeszkadza wasza różnica wieku? No, jak widać nie przeszkadza. Jakby przeszkadzała, to byśmy nie byli razem. To... Puść. Tak. Ona nie jest medialna i nie chce. A, no dobrze, dobrze. Z tego, co kocik wstawia do internetu, to ona jest zawsze jakaś taka... Nie wiem, niezręczna i po prostu zachowuje się dziwnie. Najlepszym przykładem jest ten niepokojący filmik, który kocik usunął ze swojego TikToka. A, wiem, który chodzi o ten chyba z łóżkiem dziecięcym, tak? Którego zapisała, mi go wysłała. Widzimy tam Karolinę w łóżku dziecięcym, przebraną za dziecko, a kocik jej wpycha do buzi smoczek. Znów się na pewno zeszczałaś, pokaż. Znów się zeszczałaś. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, chyba nie tylko się zeszczałaś. O, Boga. I cały ten sketch polega na tym, że nie wiem... To jest kurwa turbo pojebane. Zrobiła dużą kubkę w pieluchę, coś takiego. Zrobił też drugą, łagodniejszą wersję tego filmiku, który w mojej opinii wciąż jest trochę pojebane. Co beczysz? Co beczysz znów? Co beczysz znów? Masz tutaj smoka. Masz smoka. Nie, moja dziewczyna nie jest medialna. Nie płacz. No ale z drugiej strony bez kitu, przecież laski se dają faktycznie, jak tu napisał kurwa od De Luca, że laski se dają srać za 5 dolarów za torebkę na klatę, a kurwa maśno. W każdym razie, podobnie jak Allison, kupił Karolinie Porsche kabrioleta, więc nie wiem, może nie jest jej aż tak źle, albo specjalnie znosi tego typa, żeby być łatwiej w życiu, nie wiadomo. Może się jej też podobają starsi faceci. Na fali fejmu od kamerzysty i Kruszwila w posiadłości kocika miało miejsce wielkie melanże, gdzie nie weryfikowano wieku ludzi, którzy tam przychodzili. Na miejscu był tam bardzo łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków. I udało się dotrzeć jedynie do jednej dziewczyny, która miała około 14 lat i piła tam na miejscu alkohol. Jednak napisała mi, że nic tam szczególnego się jej nie stało. Według mnie obleśne jest omamianie 30 lat młodszych małolat na swoją kasę, ale też trzeba pamiętać, że to w sumie to nie robi nic nielegalnego. Zresztą jak ta jego dziewczyna jest dorosła, to chyba sama podejmuje swoje życiowe decyzje. Jak się daje ośmieszać i się jej to podoba, to jej sprawa. Najgorsze jest to, że gość zaistniał w internecie z ogromną bazą dzieci, która go oglądała, a wstawia naprawdę szkodliwe i toksyczne rzeczy. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, jak macie... Ja pierdolę, przecież on jest geniuszem. On dołączył wtedy do Kruszwila i te dzieci miały po 13 lat i go cały czas obserwowały i później miał bazę, rozumiesz, miał bazę, na początku dzieci, później które dorosły. Nie no, mega kocik to jest turbo creep. O, oj Wojtek rzucił. Najbezpieczniejszy kraj w przypadku III wojny światowej. Jesteśmy w Szwajcarii, kraju, który jest najbezpieczniejszy na świecie, bo miejsc w bunkrach bądź w schronach jest więcej niż faktycznych mieszkańców. Kurwa, co? Ale on ma wymagających widzów. Im tu nic nie pasuje, albo... Wojtek, ogólnie fajnie było, jakby poza głównym tematem odcinka było więcej luźnych vlogów, pokazanych przysiadek na lotniskach, więcej luźnych losowych napotkanych sytuacji, a druga rzecz to montażystów, przydałaby się mapka pokazana. Uuu, wymagający są.
Co miałem powiedzieć? Że myślałem, że to będzie całkiem inaczej wyglądać, że odcinki Wojtka, jaką chcę najszybciej zwiedzić każdy, w sensie zwiedzić kraj, czy przebyć, granicę w tych krajach. No to myślałem, że wiecie, że on będzie przez granicę napierdalał cały czas, pyk, nie? A nie, że on zwiedzać będzie. On chce zwiedzać normalnie. No, ale nie zarobiłby nic... Nie no, oglądaliby to ludzie. Wiesz, afery na lotniskach, kurwa. Tu na granicy go nie przepuścili. Tu jakaś banda, kurwa, uchodźców chodzi, nie? I czuje się niebezpiecznie. Nie no, mówię ci. A unit like this is for 64 people. Do you have, for example, a shelter for dogs? Is there no, a place like pets, this? Pets wouldn't be allowed. Oh, sure, that's a heavy one. Ja pierdolę. Ale to jest smutna sytuacja, nie? Wyobrażajcie sobie, że leci atomówka i nie możecie wziąć ze sobą psa, nie? Przed wejściem do bunkra, kurwa, żegnacie się z nim. Ja pierdolę, aż mi się przykro zrobiło. Zdjęcie jednego z bunkra? Ja to, że mnie tam zamknąć, mnie tam przetrzymać. Bunkry w Szwajcarii w wielu przypadkach zbudowane są tak, aby nie można było ich rozpoznać gołym okiem. Często wbudowane są we wnętrzach gór, bądź udają po prostu dom twojego sąsiada. Między tymi dwoma bunkrami... Ty, jakie zajebiste! Tym mocarstwom światowym też nie opłacałoby się, żeby w Szwajcarii coś się działo, wybuchła wojna, bo tu wiele mocarstw ma ulokowane swoje kapitały. W Szwajcarii są też chyba te takie banki, właśnie, których możesz trzymać w kurwę pieniędzy i nikt cię nie pyta, skąd one są, te pieniądze. Jakby składujesz tam kasę, ale nikt nie pyta, skąd wziąłeś tę kasę. Jakie złożenie? Już nie ma tego? Znieśli to? Dodatkowy content Następny stream na Twitchu w chyba poniedziałek, ale nie jestem pewien. Sprawdzajcie IG i tak dalej, nie? Mordeczki. Zapraszam na Kika, teraz będzie Cyberpunk.